No witam, witam. Dziś mam dla Was ultra mocną talię Królestw Północy, która zaszokuje jak nie wszystkich, to na pewno znaczną większość oponentów. Carryover z Jaskra i Ciri, odchudzanie, trochę kontroli, silniki z tarczami, mocne tempo, no i jeszcze mega finisher z Neckerem w roli głównej. Jedna z najciekawszych i najbardziej pomysłowych talii, jakie widziałem w ostatnich miesiącach, oczywiście zrodzona w umyśle pana Interlopera. Zapraszam na meczyki, wbijamy na rangę pro. Jedziemy! Oczywiście, przyjacielu. Bardzo dobrze. No, w sumie dobrze. Że czerwona. Mamy Jaskra. Tak, piesek sobie idzie. Ty sobie też idziesz. I tyle. No. Potężna talia. Mam nadzieję, że uda się wam to pięknie zaprezentować. Jest tutaj kilka całkiem niegłupich synergii. Powinno ładnie hulać. I teraz tak. Bardzo dużo tak naprawdę zależy od tego, czy nasz oponent ma Sirocco. Może nie ma. Na razie spróbujmy w ten sposób. No. Całkiem dobre tempo. Bo to jest naturalny cel do tego, żeby chcieć go nie usunąć, jeśli się nie ma blokady. A niech ci Myrcho pochłonie. Co? Co to za jaja? Dobrze. Dla ciebie zawsze. Spróbujmy w ten sposób zatem. On oczywiście mi zaraz ubije te redańskie służby specjalne, ale to nieważne. Ja sobie robię carryoverek. Dobra, i wiecie co? Żeby nie świrować, ciebie wzmocnimy. A tak by the way, kto jest na górze? Ty, dobra, kawalerii nieśmiertelnych. Usuniemy sobie typa. 4-2. Dobra, gramy. Taka już nasza rycerska niedola. Chcemy jeszcze dać. Nie, nie ma sensu. Zastanawiałem się, czy nie dać mu tarczy, ale. Nie głupie. Nie głupie rozwiązanie. Teraz sobie wzmocnimy tego. A następnie zróbmy tak fajnie. To będzie idealnie pod róg dowódcy, bo wzmacniamy 5 jednostek o 2 i dodatkowo wszystkie brązowe o 1 za każdą złotą jednostkę, która z nimi sąsiaduje. Czyli wszystkie nasze brązowe jeszcze dodatkowo o 2. Czyli No nie wszystkie, poza tą. Axel na tył? Być może.
Dobra, ja się już zaraz... O! Okej. Popsułeś mi to trochę. Ale ważne, że... Lekki carryover poszedł. Teraz tak. Ciebie nie chcę. Tutaj git. No i pewnie przydałoby się... Zrobić tak, dobra. Jak rozkażesz. Gramy sobie spokojne widmo czarodziejki. Aha, już scenariusz, tak? Jednako ufajcie i sercu, i rozumowi. No to może... Może tyle. Wyrzucił scenariusz. No, nie git. Będziesz miał dwa kruki. I kartę w plecy. Dobra, teraz tylko pilnować maliganów. Git. Git! Wszystko zostaje. Idealnie. Już nieważne, co dobierzemy. Jeszcze jak dobrze pójdzie, to... No tak, redańskie wypadną, czyli będzie albo Wiedźmin, albo Ciri. Oby był to Wiedźmin. Świetny dobór. No, wygląda to modelowo. Zaczniemy sobie od nieśmiertelnych, tak myślę. No, a jedna tarczka pójdzie... To kurka czy lisówka? Jedna tarczka pójdzie na Keldara, gdzież on jest, tutaj. A druga, zobaczymy, no być może na Seldkirka, bo on tam sobie oczywiście z cmentarza przywoła amówce klanu Kruka. I to będą duże jednostki, więc trzeba tak to zrobić. Mówce, mówczynie. No nieważne. Nie bardzo jest jak wygnać kruka, co? Nasz bogowie mają w opiece. Czarn i krzyk! Okej, może być i tak. No to wiadomo. Nie kombinujemy. Tak, w czym rzecz? Najstarsze kombo świata. Nie, to nie jest najstarsze kombo świata, ale... Ale klasyka. No. I w tym momencie jest sprawa... Praktycznie jasna. Będzie próba traf. Być może na jednego z młodych Wiedźminów od Keldara. Bustuj, bustuj. Ja tu będę miał Seldkirka z tarczą. Więc luz. Sięgajcie, gdzie wzrok nie sięga. Dobra, ale jedną... Jedną mu usuńmy, żeby nie wróciła. Hop. Hop. Ha!
Okej. Okay. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś zagrał tę kartę. Ale w sumie tak, no skąd by się wzięły te karty na cmentarzu? Nie sprawdzałem. Dobrze. Na spokojnie. Kawaleria nieśmiertelnych i zaraz lecimy z Keldarem na tył. Słyszę słodkie kolory jutra. Tak jest, Keldar na tył. Im więcej w życiu wiesz, tarcza. Ciach. Trzeba bardzo szybko skakać i robić uniki. Lefrex trzeba mieć. No wiecie co? Taki młodziaka usunąć. Skandal. Dobra, gramy Berengara. Powinien przeżyć. Ale ja nie lubię trenować na grzebieniu. No, jak mówiłem, potężna talia. No dobra. Żaden pieniądz nie śmierdzi. Zaczynamy i będziemy się musieli użerać z jakimiś kapłankami zapewne. Zobaczymy. No szkoda, że się nie udało zaprezentować potęgi deku ostatnio. Nawet Nekera nie zdążyłem zagrać i tak dalej. Ale nic to. Słynne ostatnie słowa. Ciach. I odchudzenie. No zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jakie ma tam opcje kontroli na podorędziu. Tak, jest Istred. Jest Istred. I nie ma Istreda. Tutaj sobie zboostujemy. Kto jest na górze? A, ci. No na przykład takiego Wiedźmina. Myślałem, żeby zboostować pieska, no. No to jest dosyć oczywisty patent. Tylko może to też być lekka marnacja, jeśli się okaże, że przeciwnik chce szybko uciekać. No my tak sobie po prostu rzucimy ten boost. Zostawić? Zostawmy jeszcze chyba, nie? Prawdziwe cudeńko. Wystrzelone z niej bełty przebiją nawet skórę trolla. Spróbujmy rozkminić, czy on będzie chciał się pakować w tę rundę. Chyba tak, więc może dobrze byłoby wzmocnić pieska w następnym rzucie. Tak każę tych, którzy mnie irytują. Dobrze, wzmacniamy pieska. Aby nikt się nie wygłupiał. I czyścimy. Będą machiny? Tak, to Batys. Chcesz dotknąć? Co by
tutaj zrobić sensownego, bo no nie chcę się tych najpotężniejszych strzałów pozbywać. Tego trzeba będzie usunąć. No. Dobra. Tak, to będą machiny. Nie podoba mi się to. Zwiększmy zdrowie. Temu na przykład. Słońce to nasz sojusznik. No i na przykład tak zróbmy. Co ty tam masz za pasywkę w ogóle? Aha, 4 punkty z pasu jeszcze. No dobra. Gdzie jest Sabina? Może tak. Zmarnowany jeden ping. Życie. Poskramianie smoków to nasz rycerski obowiązek. No ale co teraz? No trudno. Gramy Keldara. Ciach. 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 Może w takim razie, jak już tak rzuciłem, to przyoszczędzę ten ładunek. Umiejki. Lefrex trzeba mieć. No. Szkoda, szkoda, że rzuciłem Keldara, ale trochę się bałem, że może tam miał na przykład, jeżeli to jest wersja ze scenariuszem, może miał na przykład scenariusz na łapie, no i mógłby chcieć mnie ładnie wyimpasować, a tu, a to nie jest coś, na czym nam zależy przecież, tak? Dobra. Pała goryczy się przegięła. Może i się przegięła. W sumie niewykluczone, że rzucę tych nieśmiertelnych od tak po prostu. Zobaczymy, czy mnie przebije zresztą teraz. Wiecie co? Zrobimy jeden trik. Potrzebuję odnowy. Na drzewo, chłopcze, szybko! Odzyskaj mój bełt! Albo... Albo nie. Spoko. Nie, nie będziemy kartę w plecy. Zostawmy sobie tych gigaczadów. Nie będę płakał z powodu karty w plecy. Tak. Filtr Petriego leci.
Mamy to, mamy to. No dobrze. Wystarczy tyle. Jeśli usunie nam Ciri, no to trochę przypał. Co dziesiątą omija kolejkę. Prosiłbym, żeby tego nie robił. Jakby co? No bo wtedy, jeżeli wyciągniemy Berengara, to może być tak se. Nieładnie. Bardzo nieładnie bym powiedział nawet. Dobra. Gdzie koń nie może, tam wielbłąd zawiedzie. Zagrajmy tak. Za północ, za Temerię. Chran Anis. Spocznij, moja pani. Wkrótce do ciebie dołączę. Wiecie co? No dobra, może ryzykownie, ale spróbujemy. Jednak. Ciach. Ulubiona krowa, nie ma zmiłuj, nie oddadzą. To jest mocno ryzykowne. Aż się prosi o Sirocco. Za blisko 30 punktów. Jednak nie. Wschody i zachody słońca. Dobra. Czy co, bo ja tak w sumie nie bardzo mam na kogo dać tę próbę traw, żeby to miało ręce i nogi. Więc usunę sobie ją i już. Dobrze. Dobrze mieć cel na końcu, ale to droga jest ważna. Dajmy teraz tutaj. Tak. No i na przykład tu. Ostatni sobie zachowajmy. Na Seldkirka, którego w sumie mogłem już rzucić. Trzeba podążać za przeciwnikami. Dobra, bo to jest przypał, może mi Berengara ubić. Tak lepiej. Chyba odrobinkę. Bram.
Okej. No to skoro tak. Nie mają honoru. Hop. Hop. Łatwo nie odpuścisz, co? Nie. No jak czekał, no to. Cyk. Karta w plecy, przypominam. No i finałowe, mam nadzieję, starcie. Oj, oj, oj. Nie słynę z cierpliwości. Ale dobrze, jesteśmy na czerwonej. No tutaj lepiej się nie boostować nadmiernie. Anyway, płotka idzie. No dobra. Nie mamy nieśmiertelnych, niestety. Ale co tam? Może na razie tak. Honor. Ostrożnie. Ale nie za darmo. Zobaczmy co i jak. A potem rzucimy Jaskra. No właśnie, blokadki lecą. Ale zaraz mnie to... Właśnie. Mnie tu dopadnie zaraz oczyszczonko. Tak. Zwracasz się do mnie o pomoc. No i... Czemu nie wypadło kolejne oczyszczenie? Otrzymuję status. No, otrzymała. Dziwne. Przysięgam na czarne. Wiadomo. Tu się prosi o removal. Co jest na górze? Ty. Wzmocnijmy sobie pieska. I co? Co byśmy tu zrobili ciekawego? A pogońmy go w ten sposób. Oddaj się, oszczędzisz mi czasu. Żeby miał więcej zmartwień na głowie. No bo wiadomo, Jaskier jest... Powinien przynajmniej być priorytetowym celem do usunięcia. No ale ja tu jeszcze mam carryover. No wiecie co? Ale hamówka. Ale hamówka. No dobra, tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem. Bijemy po prostu, żeby był jak najmniejszy. Wszystkie statusy. A, no tak. Wziął zasłonę, to już nie mógł pozostałych. No tak. Wzmocnimy tutaj.
mieczem w ręku, to wypada też z nim zginąć. Dobrze, Berengar. No bo może dwóch Wiedźminów mi nie usuniesz. Zabijcie Gerda! Ło, panie. To był konkret. Mocne 20 punktów. Ciekawe, on wyrzuci. Dobra. 9. Ciągle się tutaj trzymamy. Być może kolejnym zagraniem. Okej. No to tak. No to tak. I co? Za 6 punktów próba traf? I już. Chciałem zrobić fajny kombo z Sangrealem, ale... No ale przeciwnik zreiterował, więc... Nic z tego. Ciągle mogę. Ale tam przecież... Oj, to jest proszenie się o nieszczęście. Dobra. Nie ma karty specjalnej, więc... Zróbmy tak, żeby była. I nie ryzykuję. Bo może trzeba będzie teraz ruszyć. Rycerzom przypadają księżniczki, a nam co? Pieprzone strzygi. Z Neckerem. Na Ultra Bleed. Krzyż wasz mój. Damy ziewają. Dobra. Ale ja nie lubię trenować na grzebieniu. Spodziewałem się tego. Zróbmy tak. Jeśli nie będziesz wystarczająco szybki, wiatrak grzmotnie cię kijem. I tak. Za kolejne. Czy zamiast tego mogę potrenować trzy? Na wahadle? Jestem w tym znacznie lepszy. No i patrzcie teraz. W sumie, wiecie co? Nie. Zostawiamy to. Bo miał być Sangreal w Wiedźmina Szkoły Gryfa, ale ewidentnie on jest tutaj jako cel pod removal. Znaczy, albo przeciwnik blefuje, może nie ma tego removala. No, ma. Nie pracuję za nami. Ale ja nie lubię trenować na grzebieniu. Dobrze, dobrze. Króciutka runda. Teraz tylko nie zbrykować. Git, git. Dobra, tylko się upewnijmy. Nie. Które chowamy? To chowamy.
i zostaje. Super. Jest karta specjalna. A, no tak, możemy nie dobrać Selkirka. Możemy nie dobrać Selkirka. Zawsze jest taka opcja. Czekaj. Asekuracyjnie na razie. Zobaczmy, co tam masz. Dobro cesarstwa jest najważniejsze. To jest gorsza wiadomość. Tak. Zagrałem wtedy tego Windhalma. Za mną, naprzód! Boisz się? Ja myślę. No, może być blisko. Teraz musi już polecieć Necker. Dobra, mamy go. Hop. Hop. A no tak, przecież tam jest mieczyk. No tak. Nic z tego, mój drogi. A zaraz, spokojnie, bo tutaj. Nie, czym ja się przejmowałem? No, elegancko. Kudosy dla interlopera. Ta talia to jest przejaw geniuszu, naprawdę. Zaskoczyć się tym absolutnie wszystkich. Nikt czymś takim nie będzie grał, a sami widzicie, sami widzicie, że to działa naprawdę świetnie. Tutaj jest i tempo, i w sumie mocarny finisher. No przecież sam było widać, jakie punkty spokojnie mogłem zrobić w krótkiej rundzie z Neckerem. Jest też kontrola. Nie jakaś przesadna, ale jest. Więc no naprawdę. I całkiem sporo fajnych synergii. Zdecydowanie polecam. I mamy to. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.